Na wystawie niesłusznie zwanej targami, co było ciekawe, masa panienek w mundurach z klas mundurowych, które mają być tarczą, piersią obronną Rzeczypospolitej, która będzie dumnie panów w rurkach z Warszawy bronić i okolic, nie wiem, Poznania, tudzież Wrocławia, czy innych miejscowości, miast i miasteczek. Oprócz tego, jak zwykle, wystawił się apacz amerykański, do którego były kolejki tubylców lokalnych, którzy chcieli, no koralików nie dostali, ale chociaż zobaczyli najnowocześniejszy sprzęt wojskowy mocarstwa świata, jak to powiedziała kiedyś pani Szydło, najwspanialszej armii świata, łatanej silikonem, duct tape'em i czym tam jeszcze. Jestem złośliwy, ale tak jest to prawda. Oczywiście to nadal działa, to jest funkcjonalna broń i dobra, ale to może być symbol potęgi Ameryki 2018, to znaczy to wszystko się kręci jeszcze, jak mamy odpowiednią ilość silikonu i taśmy power tape'a, trzeszczy pod wpływem Chińczyków i Rosjan, ale jeszcze się kula. A my na tej taśmie klejącej i na tym silikonie całe bezpieczeństwo Rzeczypospolitej mocujemy, mając nadzieję, że to utrzyma się. Ja rozumiem, że Amerykanie muszą na tym bazować. Ja bym wolał, żebyśmy my stanęli na własnych nogach, robili sprzęt trochę gorszy, kupowali trochę gorszy, ale nasz, nad którym mamy pełną kontrolę, również informatyczną, tą software'ową, a nie mieli nadzieję na podstawie tego, że przylecą tu Apache, które sami Amerykanie mówią, że nie będą latały w terenie, który jest zabezpieczany przez rosyjską obronę przeciwlotniczą, która według Amerykanów jest lepsza od amerykańskiej. Tak? Rosyjskie systemy przeciwlotnicze są systemami odmowy dostępu dla takiego sprzętu, nawet jeśli by nie miał taśmy klejącej, nawet jeśli by nie miał jakiegoś tam silikonu, który łata ich łazienki, znaczy helikoptery szturmowe, tak? No, jak będzie więcej tych Apache, to podobno będziemy bezpieczni. Za 2 miliardy dolarów my byśmy woleli, żeby ten sprzęt został wydany na Wojsko Polskie, ale z naciskiem na Wojsko Polskie, a nie na zloty klas mundurowych, gdzie panienki, te, które akurat od upału nie zemdleją, będą krzyczeć na cześć ministra obrony narodowej.